Witam widzów. Dostaliśmy w końcu długo wyczekiwane, przynajmniej przeze mnie informacje na temat systemu tradeu oraz frakcji itemów, bo to nie będzie taki zwykły system tradeu, twórcy Last Epocha Tutaj podeszli do tematu trochę oryginalnie i dodali system tradeu plus frakcje. Raczej takie o czegoś nie spotkałem w innych grach RPG, bo przeważnie no, Poe ma po prostu zwykły trade. Inne RPG nie mają trade'u w ogóle. Także jest to całkiem oryginalny pomysł. To oczywiście nie wchodzi teraz do gry, tylko dopiero od 21 lutego podczas premiery gry. Od 21 lutego wchodzi wersja 1.0, czyli de facto globalna premiera gry. Wtedy też startuje nowy sezon i wtedy też właśnie będzie dostępny ten System frakcji oraz trade. Jeżeli nie macie jeszcze kupionej gry, a chcielibyście kupić, to polecam kupić na moim Nexusie. Tutaj co jest bardzo ważne i dobre, gra wychodzi, powinna wychodzić taniej niż na streamie, ponieważ jeżeli 34,99 sobie przekonwertujemy na złotówki, to powinno nam, nam wyjść około 140 złotych. A na streamie jest to 170 zł, dodatkowo ja z każdego zakupu tutaj dostaję 5 dolarów, 5,25. Także to jest sytuacja win-win. A Wy macie taniej Gierkę za około 140 zł, z tego ja dostaję 5 dolarów. Także sami wygrani nikt nie przegrywa. Ok, ale przejdźmy teraz do naszego systemu. Tak, powiedziałem wcześniej, będzie to rozdzielone na dwie frakcje. O, na początku, tutaj, oczywiście, POE zostało fundowane na Kickstarterze i zawsze miał być trade. Ok, pozwoliłem sobie to przetłumaczyć e, na polski po prostu, translatorem. Zobaczymy, jak, e, jak będzie. Więc, tak e, 22 grudnia. Ogłosili, że miało nie być tradu, na początek. Chyba to było wtedy, ogłosili, że miało nie być tradu. Po czym community się oburzyło. I oczywiście... Dało im do zrozumienia, że chcemy trade. A nie, to było chyba jeszcze wcześniej, oni jakoś tam ogłosili, że nie będzie tradu w grze. Community dało do zrozumienia, że chcemy trade w grze I... Siedli, przysiedli do roboty nad frakcjami i czyli tym, co widzicie teraz. Teraz, czym są frakcje przedmiotów? Um, jedną z najczęstszych sugestii, jakie otrzymywaliśmy i tego, co próbowały inne gry, było posiadanie różnych cykli do wymiany lub bez wymiany. A to zaraz do tego przejdziemy. O, tutaj oczywiście nie będziecie zmuszeni do grania w trade, jak nie będziecie chcieli, ale to zaraz. Um, więc tak, e, frakcja przedmiotów w pełni zintegrowana z Fabułą i machadnikowlas last Epoch, pozwalając graczom dokonać znaczącego i satysfakcjonującego wyboru, w jaki sposób chcą wzmocnić swole, swoje polowanie na łupy. Ogólnie to działa tak, że jak będziecie chcieli grać bez trade'u, to, gra, to nie musicie grać w trade, z trade'em, tak jak na przykład w PoE bo macie albo SSF albo Trade i nie macie innego wyboru. Tutaj są dwie gildie. Gildia kupców, czyli to będzie um, frakcja do handlu. Jak ktoś będzie chciał handlować z innymi graczami, to sobie tą frakcję odpala. i Będzie krąg fortuny i tutaj zapewnia premię do przedmiotu, który znajdziesz dzięki przepowiedniom oraz pasywne bonusy. Czyli tak, jedna frakcja Daje nam możliwość trajdowania, a druga frakcja w zamian za to, że nie chcemy tradować, będziemy dostawać różne bonusy do drop przedmiotów, czyli różne pasywki i tak dalej. Ale to zaraz. Um, tutaj, oczywiście, po wybraniu tak, dołączenie do gildii będzie dopiero na Endgame, przynajmniej naszą pierwszą postacią, z tego co wiem. Później, um, po wybraniu gildi, zostaną poprowadzone odpowiednio do centralnego centrum frakcji, bazaru lub obserwatorium. Wiadomo, bazar dla gildi kupców, obserwatorium dla krągu fortuny. Czyli dla ludzi, którzy nie będą chcieli um, tradeować. Co oznacza, dołączyć do frakcji kilka uniwersalnych mechanik, które są wspólne dla obu frakcji. Panel frakcji przedmiotów. Tak będzie wyglądać nasz panel. Pod Y, jak to jest napisane, wszystkiego rodzaju informacje, bla, 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 ranga i reputacja. Oczywiście będziemy wbijać levele tej frakcji. Jak tutaj sobie zobaczymy, tutaj mamy frakcję bez tradeu, czyli jeżeli wybieramy frakcję, no, tą bez tradeu, to mamy bonusy. Na pierwszym levelu mamy. 30, 35% szansy na podwójny drop. Itemów coś takiego na drugim poziomie, 45% szansy na runy. Tutaj mamy Idol Drop Chance, Exalted Affix o 50%, i tak dalej, i tak dalej. Czyli bardzo fajne bonusy. Jak ktoś będzie chciał grać bez tradeu, to oczywiście. Będziemy wbijać, a jeżeli chodzi o wbijanie leveli tych frakcji, to pierwszy z nich jest zdobywanie doświadczenia, na przykład poprzez pokonywanie wrogów i wykonywanie zadań, gdy jesteś z nimi sprzymierzony. Czyli po prostu będziemy bić mobki, wykonywać jakieś zadania, a dzięki temu będziemy levelować naszą frakcję i dostawać coraz to lepsze bonusy. To jest oczywiście ta frakcja bez tradu, druga frakcja będzie otrzymać inne bonusy. Jest 10 rang do osiągnięcia w każdej frakcji. Um, tutaj też to jest: Twoja reputacja we frakcji nigdy nie jest stracona ani wydawana, a także jest zielona między e, Twoje konto w trybie gry. Oznacza to, że jeżeli awansujesz jedną postać do rangi siódmej w kręgu fortuny, w cyklu hardcorem, każda post postaci z cyklu hardcore podłączeniem do kręgu fortuny będzie miała udział w tym samym postępie rangi. Czyli to jest po prostu na konto. Jeżeli jedną postacią wbijemy czwarty level. To stworzymy nową postać, na przykład na SC i ona też będzie w czwartym levelu tej rangi. Nic nie stracimy, jeżeli nie, nie będziemy przypisani do jednej postaci tak naprawdę, co jest mega fajne. I teraz tak, łaska jest podstawową walutą w frakcjach. W guildie kupieckiej, czyli jak, jak będziemy chcieli tradeować, to będziemy potrzebowali tego favoru żeby wystawić przedmiot na sprzedaż lub kupić przedmiot. Czyli to nie będzie tak po prostu, że będziemy sobie mogli walić i temami, co będziemy chcieli, i to można zrobić tylko poprzez zabijanie wrogów i wykonywanie zadań. Czyli po prostu im więcej będziemy grindować, tym więcej i temu będziemy mogli kupić lub sprzedać. I tu jest wymiana wymagania dotyczące rangi frakcji, przedmiotu tutaj oczywiście mamy pokazane to e, gildi kupców, czyli będziemy chcieli wystawiać itemy na bazarze i tutaj mamy rank 5, czyli żeby użyć tego przedmiotu prawdopodobnie będziemy musieli mieć rangę 5. tak, dokładnie tak. Jeżeli kupimy łuk, który będzie miał rank 5, a my będziemy mieli rank 4 tutaj, poziom frakcji czwarty, to nie będziemy mogli założyć tego łuku. Czyli na to też będzie trzeba zwracać uwagę, przy, na przykład kupowaniu itemów. I tutaj mamy dodatkowych npc do frakcji. dwie frakcje będą miały <coughs> dodatkowe dodatkowych NPC-ów. Sprzedają przedmioty z podstawowymi typami przedmiotów, bla bla bla. I mogą egzaltowe przedmioty też generować. Dobrze, podarowanie przedmiotów frakcji. No, czyli tu jest tak samo jak mamy ten system giftowania. Gramy z kimś i chcemy mu... Wypadnie nam przedmiot, który chcemy dać poprzez okno giftowania. No to on musi mieć taką samą, taki sam level frakcji, żebyśmy mogli... Oczywiście, żeby mógł to założyć. No i tutaj mamy gilię kupiecką. Mówiąc z słowami, Namy Gilia Kupiecka to statek, który poprowadzi cię przez morze handlu na bazarze. No, oczywiście, to jest to, że będziemy mogli handlować, to jest mega fajne, bo gra z tradem będzie totalnie inna. Tutaj mamy nagrody za levely frakcji. Hmm, czy ja mogę to jakoś powiększyć? Chyba nie bardzo. Ale jeżeli chodzi o tutaj mamy. Jeżeli chodzi o frakcje e, z handlem, to im wyższy level będziemy mieli, tym lepsze przedmioty będziemy mogli handlować. Czyli pierwszy poziom możemy basicowymi itemami, później setowe, uniki, idole, bronie, unik bronie, wszystkie przedmioty exalted. E, wszystkimi unik przedmiotami, legendarną bronią i wszystkie legendarne przedmioty. Czyli no trochę trzeba będzie tego wbić, żeby móc handlować wszystkim. To to jest do kupowania i sprzedawania tak samo. Czyli dopóki nie wbijemy czwartej rangi, nie będziemy mogli ani sprzedać, ani kupić idoli na przykład, nie? Czyli tak to wygląda. No, oczywiście będzie bazar gdzie będziemy mogli kupić przedmiot. Będzie to tak wyglądać, czyli po prostu. No, wygląda to w zasadzie jak Auction house. Gdzie możemy sobie szukać itemów i kupujemy itemka. No. Oczywiście też będzie filtr tutaj w szukaniu itemków wbudowany. Więc będzie można łatwo znaleźć itemy, które będziemy chcieli. A tutaj mamy, jak będzie wyglądać sprzedawanie przedmiotów, czyli tak. Wijamy do npc dajemy sell, stawiamy ile golda chcemy za niego i wystawiamy po prostu, także giga łatwo. Koło fortuny, czyli tu jest ta druga frakcja nie? bez trade'ów. Jak to będzie wyglądać? Tu tutaj mamy kolejne nagrody za frakcję, ale o i tak mamy szansę na wypadnięcie, ulepszenie nagrody z monolit, legendarna potencjalna szansa. Dwa razy większe prawdopodobieństwo, że unikaty będą miały legendarny potencjał. Też, yy, ranga siódma to jest szansa na afiksy, T7. Są dwa razy częstsze. Lepsze nagrody za przepowiednie. Szansa na pojawienie się pewnego zestawu. Kurde. Fajnie, bo no jak ktoś będzie chciał grać bez tradu, ja będę grał z tradem, ale jak ktoś będzie chciał grać bez, to naprawdę fajne bonusiki tutaj dostanie, nie? I tutaj mamy profesji, czyli proroctwa. Będziemy przypowiedzieć do przedmiotów, które można kupić w obserwatorium. I które będą dawać bonusy. Różne dodatkowe. Soczewki jeszcze, czyli <laughs> oprócz tych dwóch frakcji jeszcze całe dodatkowe mechaniki wchodzą. Dużych idoli na rangę. Ulepszenie. 15% szansy na znalezienie unikalnych przedmiotów na rangę. Kurde, no. Fajnie to wygląda. Rezonanse jeszcze kolejne. Także, no, jest ogólnie bardzo rozbudowany ten system. Tutaj mamy. Dziękujemy wszystkim za dołączenie do nas, za zapoznanie się ze schodzącym systemem frakcji przedmiotów, które będzie docenione dla z epoch 1.0 już 21 lutego, jeżeli pozostawimy jakieś pytania bez odpowiedzi, prosimy o zadawanie ich na poniżej parach lub na Discordzie. No, czyli jak ktoś nie lubi tradeować, to sobie po prostu wybierze frakcję bez trade'u. Jak ktoś lubi tradeować, to wybierze sobie frakcję z tradem, także każdy będzie zadowolony. I będzie super. Oczywiście na premierę Last Epocha będziemy mieli jeszcze Twitch dropy. Tutaj mamy od 22 lutego. Będziemy mieli e, jakiś kosmetyk. backslot item, PET, Backslot i PET. Aha, bo tu ogólnie dla różnych gildii będą różne itemy. Jak sobie tu zobaczymy, to ta kapuza tutaj jest dla ludzi, którzy będą grać w frakcji z tradem. Tutaj jest dla ludzi, którzy będą grać w frakcji bez tradu i tutaj mamy takiego puzzliszka, lizarda dla ludzi z tradem i orb of fortune, orb e, dla ludzi bez tradu, także zależnie od tego w jakiej frakcji będziemy grać, też będziemy mieli inne dropy.